Premiery jednostek Granite Ridge niewiele zmieniły, jeżeli chodzi o rynek procesorów i sposób polecania odpowiednich jednostek. Zatem czas przejść do zestawienia na czwarty kwartał roku 2024, bo myślę, że będzie ono aktualne, nawet pomimo zbliżającej się premiery Intela. Pierwszy segment cenowy do 500 zł i od razu pojawia się on, król opłacalności, Ryzen 5 5600. Procesor, który zaoferuje Wam niezły poziom osiągów jak za te pieniądze, zarówno w grach komputerowych, jak i w programach użytkowych. Oczywiście w zależności jak na to spojrzymy i czego potrzebujecie od procesora. 6 rdzeni, 12 wątków, ile razy ja go testowałem w przeróżnych zadaniach, z przeróżnymi kartami graficznymi, i zawsze mnie on zaskakiwał swoimi osiągami, również w porównaniu z mocniejszymi procesorami. Także jeżeli macie 450 zł, to moim zdaniem nie ma nad czym się w ogóle zastanawiać. Nie bierzcie zarówno Ryzena 5 3600, czy jeszcze 4-rdzeniowej jednostki Intela w postaci i3 12100F. Dopłaćcie tę stówkę i weźcie Ryzena 5 5600, bo to świetna jednostka AMD w tych pieniądzach. W szczególności, że posiadając platformę AN4 z tym procesorem, możecie potem w bezpieczny sposób przejść na dużo lepszy, wydajnościowo procesor w grach komputerowych jeszcze lepszy, czyli Ryzena 7 5800X3D lub 5700X3D. A to Wam da sporego kopa w grach komputerowych. W przypadku kolejnego segmentu do 1000 zł wiele zależy od tego, w jaki sposób patrzycie na cały ekosystem, na całą platformę z procesorem, bo ten wybór może naprawdę być różnoraki. Zacznijmy od pierwszego procesora, który moim zdaniem jest dostępny w absolutnie hitowej cenie, nieco ponad 800 zł, jest to i7-12700KF. Procesor 20-wątkowy, Alder Lake, który prawdopodobnie jest pozbawiony problemów 13 i 14 generacji, a co za tym idzie, jest to bezpieczny wybór, jeżeli chodzi o stronę intelową, tak? Polecam procesor Intela, chociaż jeszcze kilka tygodni temu mówiłem co innego. No ale ta sprawa dotyczy 13 i 14 generacji, która cały czas nie jest w 100% rozwiązana. Ta konkretna i7 jest procesorem do wielozadaniowej pracy. Tutaj nie ma co ukrywać, natomiast w grach komputerowych w połączeniu z dobrą pamięcią DDR5 ona cały czas pokaże pazur i ba, w niektórych sytuacjach może nawet wyprzedzić Ryzena 7 5800X3D, tego króla wydajności, jeżeli chodzi o wydajność gamingową na platformie AM4. Ale głównie skupiamy się na programach użytkowych, na tej wydajności, którą zaoferuje Wam i7 w kodowaniu, w szyfrowaniu, w wielu jeszcze innych zadaniach, czy na przykład renderowaniu, które wykorzystują wielowątkową dostępność w tym procesorze. Z kolei drugim wyborem może być Ryzen 5 7600 lub 7600X albo 7500F też. To jest taki bezpieczny wybór dla osób, które chcą upgrade'ować w przyszłości platformę, bo oczywiście tą i7 też upgrade'ujemy na przykład do 14900K w zależności od posiadanej płyty głównej, czy ona oczywiście sprosta temu procesorowi, no ale umówmy się, na razie ta sprawa jest niewyjaśniona i niespecjalnie napalałbym się na wymianę i7 Alder Lake'owej 12 generacji na 14 generację procesora, w zależności od tego, w jaki sposób ten problem zostanie rozwiązany. Na razie jest to w zawieszeniu. Także wracając do Ryzena 5 7600, 7600X i 7500F, te wszystkie procesory mają w miarę zbliżoną wydajność. Oczywiście 7600 jest tym najlepszym wyborem z racji TDP, z racji temperatur i tej wydajności, która jest w pobliżu 7600X. Jest to bezpieczny wybór 6-rdzeniowy i 12-wątkowy, nastawiony na wydajność w gamingu. Ten procesor oferuje według moich testów podobny poziom osiągów co 5800X3D. No i wreszcie jest trzeci wybór dla osób, które jednak myślą o upgrade'zie procesora lub jeszcze z sentymentem wspominają AM4. 5700X3D, procesor, którego miałem okazję testować w połączeniu czy w sparowaniu, w konfrontacji z 5800X3D, wypadł on tam troszkę gorzej od tej jednostki, natomiast w tych pieniądzach nie ma na co narzekać. Jeżeli chcecie otrzymać tanią jednostkę z pamięcią 3D V Cache, to moim zdaniem ten 5700X3D naprawdę będzie ok. Trojaki wybór, można wybierać komu co się podoba, moim zdaniem te trzy procesory są najlepsze. Nie wspominam o APU, bo to są specyficzne procesory i raczej niewiele osób myśli o nich w tej kategorii do 1000 zł. Ale są oczywiście i możecie także je nabyć. Ho, 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 ho. Segment od 1000 do 1500 zł. W normalnych warunkach, gdyby nie istniał problem z 13 i 14 generacją procesorów Intela, poleciłbym Wam tutaj moim zdaniem absolutnie świetny procesor, jeżeli chodzi o opłacalność i wydajność. i5-14600KF. No ale sytuacja jest taka jaka jest i będę zmuszony Wam polecić inne jednostki.
Nawet powiedziałbym, że słabsze w mojej ocenie, bo na przykład Ryzen 7 7700X uważam, że nie jest specjalnie udaną jednostką. Nie wypada on najlepiej w tej kategorii opłacalność, bo też nie przynosi dużego wzrostu wydajności względem 7600, a kosztuje jednak te 300-400 zł więcej, a to sporo. No ale z tej racji, że nie ma i piątki, to będę Wam polecał 7700X. Możecie także spojrzeć na 7900X, ale raczej nie pod kątem growym ze względu na tą specyfikę pracy CCD, występujące pomiędzy nimi opóźnienia, konieczność komunikacji z Infinity przez Infinity Fabric i też jeżeli oczywiście istnieje taka możliwość, no to wyłączycie sobie tego jednego CCD-ka wolniejszego i macie tak naprawdę 7600, a przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, jeżeli chodzi o zakup procesora za ponad 1400 zł. Natomiast w programach użytkowych ten procesor wydaje się być najlepszym wyborem w tej konkretnej cenie. A jeżeli idziemy dalej, no to mamy 7800X3D, który jest nieco droższy niż te 1500 zł, ale to cały czas król wydajności w grach komputerowych, absolutnie najlepszy wybór od kilku czy kilkunastu już miesięcy do 2000 zł. Bo jeżeli ktoś tylko patrzy przez pryzmat gier, to ciężko byłoby mi polecić jeszcze droższy procesor, bo na przykład 7950X3D ma swoje bolączki, o czym też wielokrotnie informowałem, mam go na swojej platformie, wiem ile rzeczy z nim przechodziłem i też nie będę go polecał niedzielnemu użytkownikowi do gier komputerowych, wolę polecić 7800X3D z jednym CCD-kiem bez problemów z parkowaniem rdzeni. Więc tak to wygląda w dużym uproszczeniu. Jeżeli już patrzycie na ten segment najwyższy, powyżej 2000 zł, to z racji tego, że znowu wypadają Intele nam, tym bardziej Intele, z wysokim TDP, no to 7950X, jeżeli do grania 7950X3D, czyli tego połączenia growo-aplikacyjnego, ale no mówię, nie jestem specjalnym zwolennikiem 7950X3D, ale być może ktoś się na niego skusi. Tak to wygląda, no przewaga procesorów AMD, co do tego nie ma wątpliwości. Taka sytuacja. Pytanie, czy coś się zmieni po wejściu Arrow Lake'a, ale myślę, że ten materiał na pewno będzie aktualny przez półtora miesiąca. Tego możecie być pewni, ale fajnie widzieć na rynku dużo promocji. Trzymajcie się, linki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Do zobaczenia w następnym materiale.